W cerkwi grecko-katolickiej niedzielę palmową, czyli tak zwaną kwitną niedzielę, obchodzimy o wiele skromniej niż w kościele rzymskokatolickim. Nie ma tak uroczystych śpiewów, nie ma procesji. Palmy są wykonane tak właśnie z podstawowych, tak jak tutaj żona wyciąga, z bukszpanu, z palmy i z gałązek wierzbowych, z bagnietek. W cerkwi wygląda to tak, że wierni przynoszą te palmy do cerkwi, do poświęcenia, kładą je na małym ołtarzyku przed ikonostasem, tak zwanym tetrapodzie, podczas mszy kapłan, świaszczennik poświęca te palmy, gdzie później po zakończeniu nabożeństwa no każdy swoją palmę bierze do domu. No, są przechowywane w domu no, w różny sposób, pod strzechą gdzieś. Niektórzy na przykład przetrzymują te palmy na oknie, gdzie później ma to chronić dom czy całe na przykład gospodarstwo przed różnego rodzaju burzami. Takie najbardziej główne zastosowanie tych poświęconych palm. Są one wykorzystane głównie do poświęcenia pola, gdzie w drugi dzień świąt wielkanocnych gospodarz idzie po swoim polu, no głównie tak jakby granicą swojego pola i wbija na danych tam łączeniach pola taką właśnie jedną bagnietkę. Robi znak krzyża i kropi to miejsce wodą święconą. Ma to zapobiec przed gradobiciem, wichurą, wręcz przeciwnie, żeby był dobry urodzaj w plonach. Palono tą palmę na przykład w oborze, gdzie kadzono bydło, żeby nie chorowały, żeby się dobrze właśnie to bydło pasło, chodziło na pole i było przede wszystkim takie no grzeczne, nie latało. To jest taki drugi. I trzeci to taki aspekt tych poświęconych palm. Na przykład taką jadło się taką pojedynczą tą kotkę w bazie, gdzie miało to zapobiegać chorobom gardła i tak samo bólom głowy. Można było też taką właśnie jedną witką uderzyć na przykład, nie wiem, dzieci, żeby tak samo nie chorowały. No i bez cały rok były te dzieci zdrowe. Palmy wykonane dużo skromniej jak w kościołach rzymskokatolickim. No tak jak na początku powiedziałem, no są tylko wykonane właśnie z palmy, z gałązek wierzbowych, z bukszpanu, jak w danym gospodarstwie, domostwie był. Niczym tych palm nie strojono, żadnymi kwiatkami z bibuły. Najwyżej jak było w domu jakiś taki kwiatek prawdziwy, żywy, no to tym kwiatkiem je przyozdobiono. I tutaj właśnie, gdzie się trzymie, to można było jeszcze owinąć folią aluminiową. Oczywiście, tak jak powiedziałeś, że są te palmy wynoszone w pola właśnie, żeby to gradobicie, tam inne szkody nie powodowały zasiewom i zbożem. No, a poza tym w domu tak samo. Koło domu
te palmy właśnie się trzymało. Jeżeli bydło jeszcze nie chodziło na pole, to aby krowy, więc kadziło się wymiona tymi palmami, tym dymem, żeby właśnie nie zapalenia nie otrzymywały. Na różne właśnie takie sposoby używali właśnie te palmy, czy w polach, czy w domu. To było, no nie wiem, czy to w każdej wsi było to stosowane, czy tylko tu w naszej, w Nowicy, święta wielkanocne obchodzone też bardzo uroczyście. Od piątku do niedzieli cerkiew była otwarta. Stojała tam przy trumnie Pana Jezusa, taka warta tego, i dzień, i noc. Do niedzieli było cerkiew otwarta. No a później, jak zwykle, była procesja koło cerkwi. Płaszczynica była złożona do grobu, zostaje przeniesiona na ołtarz. Do święta w niebo wstąpienia ta płaszczynica była na ołtarzu. Aż dopiero później ją zdejmowano z ołtarza i w odpowiednim miejscu umieszczono. Do palmy dokładamy bazie, dokładamy bukszpan, wszystko razem związujemy i dekorujemy kokardką. Nie używa się tutaj żadnych kwiatów z bibuły, nie używa się żadnych sztucznych kwiatów. Wszystko tylko takie, co mamy w gospodarstwie, w domu. Na wiosnę, o ile zakwitną żonkile, czyli narcyzy, to można dołożyć. Ewentualnie, jeżeli ktoś ma w doniczce jakiegoś kwiatuszka, to takiego kwiatuszka też sobie dokłada. My osobiście palmy ścinamy po żniwach. Rok wcześniej. Rok wcześniej po żniwach, dlatego że ona jest jeszcze nieprzekwitnięta. Ścinamy ją zieloną i suszymy. Bukszpan no to już jest. A gałązki wierzbowe, no to akurat tak się zawsze składa, że one zakwitają właśnie przed świętami, że trzeba je zebrać nawet nieraz tak, że trochę wcześniej je trzeba przygotować i przetrzymać do tej niedzieli palmowej. I tak wygląda właśnie taka tradycyjna tutaj grekokatolicka palma.